Dzień dobry, witam Państwa w programie Raport z wojny. Dziś mamy 13 lutego, 355 dzień walk na Ukrainie. Zaczynamy od kierunku południowego, na którym Rosjanie byli w ubiegłym tygodniu dość aktywni. 10 lutego doszło do ataku rakietowego na Odessę, co spowodowało w tym mieście blackout. Atakowany był także Oczaków i tego samego dnia uderzono również na most pomiędzy Budziakiem a pozostałą częścią Ukrainy. Z kolei 11 lutego dwa bombowce Su-24 uderzyły na Wyspę Węży, choć trudno powiedzieć, czy tam były jakieś konkretne cele, czy też był to jakiś atak prewencyjny strony rosyjskiej i można zastanawiać się tutaj, czy ta aktywność tutaj rosyjska, dawno nienotowana, szczególnie jeśli chodzi o Wyspę Węży, coś oznacza, czy Rosjanie będą próbowali realizować swoje pogróżki wobec Mołdawii i Naddniestrza, choć przypomnę, że rosyjska flota nie jest w stanie przerzucić jednorazowo przynajmniej znaczących sił na taki dystans, o ile w ogóle takie siły Rosjanie by posiadali rezerwowe, bo piechota morska ginie w zasadzie obecnie pod Wuhłedarem. A nawet jeżeli rosyjska flota byłaby tu w stanie wyrzucić jakieś siły, jedną brygadę prawdopodobnie maksimum, no to nie wiadomo, czy byłaby możliwość, żeby skutecznie te siły zaopatrywać. Także możliwe, że chodzi o jakąś próbę odciągania ukraińskiej uwagi od głównych teatrów działań. Jeżeli chodzi o rejon Hersonia, to rosyjska artyleria nadal ciężko bombarduje to miasto, uderzając także w cele cywilne. Ostrzeliwany jest także m.in. Beriasław i inne cele, a artyleria ukraińska uderza w cele po wschodniej stronie rzeki Dniepr, w tym także w głębi w rejonie Skadowska w ubiegłym tygodniu. W rejonie Zaporoża także wzajemne ostrzały. Rosjanie szczególnie ciężko ostrzeliwują Nikopol i okolice, ale także Zaporoże. Uderzenia miały miejsce także na Dnipro i Krzywy Róg. Natomiast Ukraińcy uderzali w rejonie Mariupola, Berdiańska i uderzyli także na lotnisko w Melitopolu między innymi. Jeżeli chodzi o walki lądowe na Zaporożu, to tutaj były niewielkie próbne uderzenia ze strony Rosjan. Nie zakończyły się one żadnymi sukcesami, poza zajęciem jednej wsi, z której wcześniej wojsko ukraińskie się wycofało. Jeżeli chodzi o obwód doniecki, to Rosjanie kontynuowali uderzenia na Wuhłedar i próby jego obejścia, tym razem od zachodu. Znów zakończyło się to potężnymi stratami i nakręcono wiele filmów kompromitujących rosyjską armię. W ubiegłym tygodniu szacuje się, że Rosjanie utracili tutaj co najmniej 30 wozów, w tym czołgi, a od 24 lutego, kiedy tutaj rozpoczęła się ta operacja zaczepna rosyjska, szacuje się, że straconych tu zostało około 130 jednostek sprzętu, w tym 36 czołgów. No i zginęły tu setki co najmniej żołnierzy rosyjskich, w tym 155. Brygada Piechoty Morskiej miała stracić około 500 ludzi, co de facto oznacza utratę zdolności bojowych przez tą jednostkę. Tutaj w rejonie Wuhłedaru nie uderzają poborowi raczej ani wagnerowcy, tylko właśnie żołnierze jednostek piechoty morskiej przede wszystkim, czyli takich jednostek wartościowych jak na przynajmniej armię rosyjską. Oprócz tego w obwodzie donieckim ciężkie walki w Marince. Rosjanie tutaj odnotowali pewne sukcesy w rejonie i próby obchodzenia i naciskania na Awdijewkę z obu stron, z południa i z północy. Te z kolei bez sukcesu. Ukraińcy ciężko ostrzeliwują, ciężej niż w ubiegłym tygodniu, zaplecze sił rosyjskich, w tym Donieck. Natomiast Rosjanie ostrzeliwują Kramatorsk, Słowiańsk i Konstantyniwkę, czyli no, największe miejscowości, największe węzły zaopatrzenia dla walczących. Pod Bachmutem sytuacja nadal pogarsza się. Rosjanie zdołali uzyskać pewne zdobycze na północ i na południe Bachmutu. Kleszcze wokół tej miejscowości, tego miasta zacieśniają się tym samym, ale Ukraińcy nadal są w stanie je zaopatrywać. Rosjanie uderzają także na terenie samego miasta od wschodu i południa, ale są to uderzenia raczej mające wywierać nacisk, tak żeby nie dać wytchnienia obrońcom, a nie jakieś zdecydowane. Prawdopodobnie Rosjanie spodziewają się, że prędzej czy później wojska ukraińskie ewakuują się z Bachmutu i to miasto zostanie dzięki jego oskrzydlaniu i odcinaniu zajęte bez większych walk. Na odcinku Siwierska także próby uderzeń, jednak bez większych zmian. Natomiast na odcinku Kremiennej wojska rosyjskie starają się odeprzeć Ukraińców, wyprzeć ich za linię rzeki Żerebec, tak żeby prawdopodobnie oprzeć o tą rzekę linie obrony rosyjskie, a być może także zagrozić Siwierskowi od północy, bo wtedy on będzie już właściwie zagrożony już z trzech stron. Natomiast te próby spychania Ukraińców w ubiegłym tygodniu nie zakończyły się jakimś większym powodzeniem, a na północy nawet Ukraińcy kontratakowali, odzyskując niewielką część terytorium. Na północ od Kremiennej, w rejonie Swatowego i Kupiańska, Rosjanie byli stroną próbującą dokonywać ataków, jednak nie odnieśli sukcesów, a walki tutaj miały raczej ograniczony zakres. Jeśli chodzi o sytuację całej Ukrainy, to w ubiegłym tygodniu miały miejsce ostrzały pociskami manewrującymi i dronami Szachid. Tutaj już wskazywałem Krzywy Róg, Dnipro. Uderzenia kierowano także na miasta zachodniej części Ukrainy i na Kijów. Rosjanie bardziej aktywnie ostrzeliwują pogranicze w obwodzie sumskim i czernichowskim, bardziej aktywnie niż zwykle, bo przypomnę, że nigdy nie zrezygnowali tutaj z tego rodzaju ostrzałów. Ukraińcy nie pozostają im dłużni, i pojawiły się informacje o tym, że wojska ukraińskie umacniają granice w tych obwodach, co może oznaczać, że spodziewają się uderzenia z tej strony i prawdopodobnie tędy może ruszyć ta oczekiwana, niesławna druga ofensywa rosyjska, spodziewana w lutym albo wiosną tego roku. A czy to się stanie, pokażą kolejne tygodnie. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.